Przepraszam, pewno kupi pan bilet na bankiet na rzecz ratowania dzikich zwierząt, prawda? Wyglądasz zupełnie jak ja. Rzeczywiście wyglądam jak ty. Jestem pani Greystripe. A to jest dwór Greystripe. Pływalnia, prywatne kino, wideo i to wszystko moje. Ale też i twoje, jeśli zamienimy się rolami. Co ty na to? Nie wiem. Paniczu? Szybko, daj mi swoją czapkę. Marynarka. No jeśli nie chce pan kupić biletu, znajdziemy inny. Prawda, Morfel? Morfel? Paniczu Greystripe. A tu pan jest. Hej, Murph! Myślałem, że gdzieś się wymknąłeś. Gdzie bilety? Tylko nie mów, że je wszystkie sprzedałeś. Sprzedałem. Zdobędziemy pierwsze miejsce. No jak, Rocco? Mieliście z Murflem szczęście? Szczęście? Chyba żartujesz. Sprzedaliśmy wszystko. To wspaniałe, Murfel. I sprzedaliście wszystkie bilety? Tak jest. A teraz odpoczniemy grając w piłkę. Wszyscy za mną. Co się stało z Murfem? Jest całkowicie odmieniony. Tak, odmieniony. Właśnie. Nawet rozumiałem, co mówi. O, idzie ta fajtłapa pantera. Ale co on robi w tej limuzynie? Niezły wozik. Murfowi musiało się poszczęścić. Ciekawe, co na to powie Finko. Mówię ci, Finko, ten Murfel po prostu tarza się w forsie. Jasna sprawa, Howl. Finko, to prawda. Ten dzieciak jest teraz wart miliony dolarów. Murfel i miliony? Trzeba tak było mówić od razu. Idziemy. Musimy wyprzedzić Pinkiego. Nie trafiłeś. To wspaniałe. Pierwszy raz się ubrudziłem. Murfel zachowuje się normalnie. To dziwne. Słyszałam o takim zjawisku. Nazywa się rozdwojeniem panterjaźni. Będziemy musieli przyzwyczaić się do tego. Wracamy do klubu. Przebierzemy się do kolacji. Jaki smak, synku? Poproszę o lody kawiorowe. Skończyły się. A może waniliowe? Czy każdy człowiek musi jeść wanilię? Uwielbiam waniliowe. Ja też. Skąd Murfel ma tyle pieniędzy? Chyba Murfel nie wydaje pieniędzy za bilety, co? Nie, Murfel. To dla ciebie, czata. Choć przy tobie blednie ich uroda. Poważna sprawa. Przyniosę przekąskę do dziupli. A gdzie ta dziupla? Przepraszam, czy ma pan coś z gardłem? W porządku. Rany. Ale dom. Przepraszam, ma pan gości. Cześć, przyjacielu. Mam nadzieję, że pan zna te osoby, paniczu Greystripe. Słyszeliście? Murfel używa nowego nazwiska. Tak, ale... Jasna sprawa, że nas zna. Jesteśmy starymi kumplami z... Z klasy. Fajnie tam było, co, Murf? To jest Greystripe? Podoba mi się twoje nowe nazwisko, jest takie romantyczne. No dobra, Pantery, oto plan. Chata, Pinky i ja zrobimy zakupy, wy w tym czasie zajmiecie się udekorowaniem sali. A ty, Murfel, posprzątasz tu. Halo, czy to usługi, sprzątanie? Mówi Greystripe. Murfel, jak się wam podoba ta lśniąca czystością podłoga? Wspaniała. Ile to kosztowało? Niewiele. Nie wydawaj więcej z naszego funduszu. I zacznij już gotować to twoje słynne chili.
Moje słynne chili? Właśnie. Twoje chili jest wspaniałe. Usługi restauracyjne? Mówi Grace Train. Już przygotowałam moje uwagi wstępne, Pinky. Czy uważasz, że 10 stron wystarczy? 10 stron? Aby kogo powitać? Morfer, co ty tu robisz? Powinieneś być w kuchni i gotować to swoje chili. Nie traf się, przyjacielu. Właśnie nadchodzi. Morfer, to już koniec. Wydajesz więcej, niż zdołamy zebrać. Przepraszamy, ale to była pomyłka. Morfer, będziesz musiał trzymać się z daleka od naszego klubu aż do końca bankietu. Czy ktoś wie, jak się robi chili? Przynieś mi je tutaj. Powinniśmy lepiej się poznać. Wybierzemy się w niewielką podróż. Może dookoła świata? Kto? Ja? Twoi przyjaciele nie chcieli mnie. No to zamieniamy się znowu. Zamieniamy się dobrze. Pewnie już nigdy was nie zobaczę, więc oto mój datek. $100 na fundusz ratowania dzikich zwierząt. $100? Panie Chu Graystripe, proszę poczekać. Murfel nam wszystko opowiedział. Naprawdę? W takim razie przenieśmy ten bankiet do mojej siedziby. Świetny pomysł. Pinky, proszę tędy. Witamy w posiadłości Graystripe. A myślałam, że to facet z klasą. Jak można się tak pomylić? Może kupicie bilety? Chyba widzimy podwójnie. No właśnie. Poszukiwanie Pankiego. Zaprosiłem panów, abyście mogli obejrzeć rezultat 5 lat badań naukowych. Oto mój nowy supermagnetyczny elektroniczny zagłuszacz. I to zabrało panu aż 5 lat? I kosztowało $10 milionów? Może nie wygląda efektownie, ale imituje wysoko jonizowane fale magnetyczne, które wywołują niezwykły wpływ na wszelkie przedmioty wykonane z metalu. X1 do X2? Odnalazłem tajny aparat. Nie słyszę cię, X1. Mówiłem, że mam namiary na ten tajny aparat. Niezwykła moc. Nie może się dostać w niepowołane ręce. Zapewniam was, panowie, że to laboratorium jest dobrze strzeżone. Tak mu się zdaje. Facet od mycia okien to szpieg. Zabrał mój aparat. Ciągnij mnie w górę, szybciej. Dobrze, X1?
Upuściłem aparat. Będziemy ich gonić helikopterem. Baw się dobrze w Meksyku, tato. Do widzenia, tato. Jestem głodny, Pinky. Zaraz coś przygotuję. Spokojnie, X-1. Zaraz odnajdziemy ten zagłuszacz przy pomocy naszego super wykrywacza. Musi ci się udać. Widzisz, już coś wykrywa. Zbliżamy się, ale nie aż tak szybko. Pinky, pooglądaj sobie telewizję, a ja przygotuję obiad. Dobrze, Pinky. Dziwny ten telewizor. Teraz lepiej. Mrożone obiady to moja specjalność. Pinky, coś się dzieje z telewizorem. Zaraz naprawię. Ale jeśli nie chcesz tego oglądać, popatrz, jak będę gotował. Tosty nastawione. Koktajl mleczny już się robi. Usiądź tu. Sprawdzę, jak wygląda obiad. Powiedziałbym, że gotowy. Raczej skończony. I tosty też. A teraz ten mikser wariuje. Nigdy nie próbowałem jeździć na łyżwach po kuchni. Pinky, nic ci się nie stało? Nic. I koktajlowi też nic, tylko szkoda, że mam go na sobie. Ale bałagan. Cieszę się, że tata tego nie widzi. Ależ proszę pana, bez paszportu nie będzie pan mógł wejść na pokład samolotu do Meksyku. Niech pan postara się o te dokumenty. Tata chce z tobą rozmawiać. Twój paszport? W teczce. Jasne, tato. Zaraz przyniesiemy. A kiedy odlatuje twój samolot? Za 15 minut? Już pędzimy. Sygnał jest coraz mocniejszy. Dochodzi stamtąd. Tak jest, stamtąd. Chciałem powiedzieć, że aparat jest gdzieś tam, a ty powinieneś trzymać się drogi. Wzywaliście taksówkę? Prosimy na lotnisko, gazem. Te dzieciaki mają aparat. Jedź za tą taksówką. Pinky, usiądź wygodnie. Dobrze. Proszę nas tu wysadzić. Dalej pojedziemy autobusem. Powiedziałem, żebyś jechał za nim, a nie w niego. I kto mi za to zapłaci? My. Ty? No dobra, płać. No więc właśnie... Nie widać autobusu, Pinky? Nie. Nie zdążymy z tym paszportem. Lot numer 15 do Meksyku. Prosimy o załatwianie formalności. Droga ta taksówka. Drobnostka. Będziesz bogaty, jak tylko sprzedamy ten aparat. No i gdzie to jest? W tamtej teczce. I wiem, jak się do niej dobrać. Pinky, nie teraz. Szukam autobusu. Nareszcie. I to nie dzięki tobie, co? Gdzie ten aparat? Wykrywacz nie może się mylić. Ma go ten mały. Czy to skrzynka na pocztę lotniczą?
Enki, nie możemy czekać. Musimy dostać się na lotnisko. Przestaliśmy wznosić się w górę. No jasne, idioto, bo opadamy w dół. Są tam. Szybciej, do helikoptera. Nie zdążymy na to lotnisko piechotą, Pinky. Co się tak śpieszysz, Pinky? Leona, muszę być na lotnisku za 5 minut. Pożyczysz rower? Jeśli o mnie chodzi, Pinky, niestety. To mój rower, ale z przyjemnością ci go wynajmę. Tak? A za ile? $20 za godzinę. Przecież to rozbój. Twoja decyzja, koleś. Zostały ci już tylko 4 minuty. Dobra, biorę go. Lot numer 15 do Meksyku. Odlot za 4 minuty. Mam jeszcze jakiś inny helikopter na radarze. Sprawdźmy go, to może ci szpiedzę. Usiądź z przodu, Pękiu. Ten rower jest zepsuty. Co oni wyprawiają z moim rowerem, Finko? W wypożyczalni sprzęt zawsze się trochę zużywa. Jazda na dwóch kołach to jedno, a to już coś innego. Tam są X1. I to w niezwykłych tarapatach. My też wpadniemy w takie tarapaty, jeśli zniszczymy ten aparat. Zejdź na dół i złap ich. Pinky, hamulec. Jaki hamulec? Przygotuj się na lądowanie awaryjne. Jesteśmy w ostatniej chwili. Nie martw się o to. Przed nami lotnisko. No mały, dawaj to. To łachocze. Zabierz łapy od mojego brata. Co znowu? Nie dotykaj tego. Są tam, na dół. Dobra robota, synku. Pomogłeś nam schwytać dwóch niebezpiecznych przestępców. Jesteś bohaterem. Tato, to miłe, że zafundowano nam wakacje w Meksyku za złapanie tych szpiegów. Tak, bardzo miło. I cieszę się, że Pinky pozbył się tego zagłuszacza. Nigdy w życiu nie widziałem tylu dziwnych wypadków. Ja też nie. Tekst polski Elżbieta Nagłowska i Maciej Orkan-Łęcki. Czytał Maciej Kubicki.